Siemanko ludziska, z tej strony Tagard. Mamy nie tylko wywiad z Nikitą, ale również do dyskusji roadmapę. No i muszę wyjaśnić wam clickbaitowy tytuł, bo to takie moje troszeczkę odczucia. Dlatego zacznijmy może od tego, czy Battle State porzuci Escape from Tarkov. A dlaczego to pytanie w ogóle wypłynęło na wierzch? Otóż podczas właśnie tego wywiadu padło zapytanie, co dalej, co będzie, kiedy już Escape from Tarkov zostanie wydany. I Nikita powiedział, że pracują nad nową grą. Już zaczęli podstawowe przygotowawcze prace w tym nowym projekcie. Jeśli followujecie mój kanał, wiecie, że Nikita wspominał o grze typu Russia 2028. Miała to być gra single player, złożona, zrobiona, nie wiadomo jak to miało w ogóle wyglądać, ale bardziej miał być to projekt single playerowy. W tym momencie coś się dzieje, wiesz, że coś się dzieje i studio już zaczęło nad nią pracę. Słuchajcie, jako true believer i wieloletni fan Escape from Tarkov zwyczajnie czuję, że po prostu no, to mówienie takich rzeczy jest nie na miejscu w momencie, kiedy tyle problemów toczy Escape from Tarkov. Najpierw na źle działającą grę wydaliśmy nową arenę, która po prostu zamiast wystartować jak rakieta, to przytłoczyła ludzi tym, że nie działała poprawnie. Teraz stan areny się wypłaszcza i jest coraz lepszy. Dlatego właśnie prawdopodobnie tak mocno pchają arenę na wszelkich wydarzeniach, tak jak teraz ten TwitchCon i Free Weekend. Mimo wszystko prace nad nowym projektem w studiu ruszyły, przygotowawcze, nieprzygotowawcze, nieważne jak to nazwali, pracują nad czymś nowym. No i tak jak mówię, trochę śmiesznie to wygląda w momencie, kiedy ich główny, najbardziej hypowany produkt po prostu nie działa poprawnie i drugi arena też pozostawia wiele do życzenia. No ale słuchajcie, czy to zagrozi przyszłości Tarkowa? No, Nikita odpowiada na to w dalszej części interwiu, także zachęcam was do przejrzenia całego tego materiału, jakie są plany na Tarkowa. I tutaj oczywiście arena, przejdźmy płynnie do roadmapy, ponieważ roadmapa zawiera również rzeczy dla areny i dla głównego trybu gry, ten co mnie interesuje najbardziej, czyli Escape from Tarkov. I tutaj jeśli chodzi o arenę, to oczywiście mamy nowe lokacje, nowe tryby gry. Tą nową lokację nawet w kilku screenach została ona pokazana, no ale w każdym razie też będzie połączenie areny z tym, co jest w Tarkowie. Wiecie, arena zazwyczaj jest trochę opóźniona, jeśli chodzi o te nowe rzeczy, które trafiają do EFT, tak jak na przykład wspieranie broni na różnych rodzaju przeszkodach, czy też o ścianę. Tego jeszcze w arenie nie ma, te wszystkie poprawki będą w arenie włączone. No i oczywiście synchronizacja z patchem 15, czyli tym najnowszym. Te wszystkie feature'y, które już teraz mamy w Tarkowie, będą wprowadzone do areny, ale no tutaj jest właśnie to, co nas cieszy najbardziej, czyli Battle Pass system. System Battle Passu, nie wiemy tutaj o tym nic, jak to będzie wyglądało, czy to będą jakieś rzeczy kosmetyczne. W każdym razie do areny zostanie wprowadzony właśnie ten Battle Pass. Jeśli chodzi o arenę, to myślę, że możemy sobie dać spokój z tymi planami na 2024 rok. A jak będzie to wyglądało z Escape from Tarkov, z tym głównym trybem? Słuchajcie, kiedy czytam te obietnice, te roadmapy, to są dla mnie takie, nie wiem, wyciągnięte nie wiadomo skąd frazesy, tak jak na przykład mamy new high-end content, super supreme, super wspaniałe rzeczy będą w najnowszym patchu. No kurczę, nie wiadomo co to jest, tak samo jak technical improvements. Nikita o tym zapytany również w wywiadzie tłumaczy się, że większość zespołu w tym momencie pracuje nad wydaniem gry, to znaczy przygotowaniem tej ucieczki z Tarkowa, czyli głównego story questu i również mechanik, które wokół tego story questu będą występować, żeby właśnie zaimplementować to i wydać grę. Także cały czas, chyba od 2 lat to mówi, że wszyscy jesteśmy skupieni na tym, żeby to zrobić, żeby wydać wreszcie Escape from Tarkov. Natomiast oprócz tych małych drobnostek, takich bardzo ogólnych, jak na przykład poprawa optymalizacji, czy zlepszy stan techniczny, czy usprawnienie audio, coś, co możemy przeczytać praktycznie w każdej roadmapie, jeśli chodzi o EFT, to bardzo ciekawe rzeczy, które wieki temu były zapowiedziane i jeszcze dłużej proszone od graczy, od playerbase, to możliwość zamykania przedmiotów w naszym staszu, co to znaczy, że jeśli macie skrzynkę z amunicją i chcecie, żeby ona się nie ruszała, będziecie mogli ją zalokować i zwyczajnie po prostu posortować resztę waszego ekwipunku. Wszystko się ułoży oprócz tych przedmiotów, które zostaną zatrzymane jakby w tym miejscu, w staszu. No i najważniejsze chyba, też mam mieszane uczucia co do tego, zaraz to wyjaśnię, przeglądanie i układanie staszu podczas wgrywania, wczytywania się do rajdu. Oczywiście, słuchajcie, wiele osób się ucieszy, ponieważ wiemy doskonale, że możemy spędzić 5 minut wczytując się do samego rajdu. 5 minut to jest tak, jeśli szczytuje się dłużej, to ja od razu wychodzę, restartuję matchmaking, bo po prostu 5 minut to jest taki święty graal, jeśli chodzi o Escape from Tarkov, ale... Sam fakt, że gra wczytuje się 5 minut, żeby właśnie wgrać wszystko i ruszyć dla wszystkich graczy z rajdem, to jest po prostu duży problem w moim odczuciu i wielu ze społeczności. Zwyczajnie rzecz biorąc, no nie powinno tak być. Słuchajcie, jeśli wczytasz się 5 minut i gra się wykrzaczy, później wczytujesz się drugie 5 minut i dostaniesz headshota, to już masz 15 minut. W innej grze można by było to wykorzystać, a tak to patrzymy się na ten ekran. Nie wiem, nie jestem game developerem, nie wiem, czy to jest proste, ale idealnym byłoby skrócenie matchmakingu, no ale mamy te półśrodki, jakby wykorzystywanie tego, co już mamy, żeby załatać dziurę w systemie, tak mi się wydaje, ale zdecydowanie to jest dobry krok, że będziemy mogli podczas wczytywania się i te kółeczko jak będzie się kręciło, że będziemy mogli porządkować swój staż. Ciekawe, czy będzie można wystawiać na Flea Market. Zobaczymy, jak to zaimplementują. I oczywiście spodziewajcie się masy błędów, tak? Zawsze staram się być pozytywny we wszystkim, co produkuję i co mówię, ale no wydaje mi się, że wiele rzeczy może po prostu pójść nie tak z implementacją, znając po prostu historię BSG. I pierwsze pytanie do Nikity, które rzuciło się praktycznie w oczy każdemu, który grał ten wipe, że ten wipe po prostu, no... nie jest taki jak wszystkie pozostałe wipe'y, jeśli chodzi o progresję i ekonomię. Otóż arena i połączenie areny z EFT kompletnie moim zdaniem zniszczyło early wipe, który zazwyczaj dla zwykłych śmiertelników trwa około miesiąca, półtora miesiąca, może nawet dwóch. Teraz został zniszczony praktycznie w kilka dni, ponieważ progres z areny i również dodanie głównego questu Maraton, który jest trochę dla bardziej zaawansowanych, ale daje bardzo dużo doświadczenia, bardzo popchnęło tą progresję do przodu. I nic dziwnego w sumie, można się z tym zgodzić, co mówi Nikita, że to był taki eksperyment i zdają sobie sprawę, że to, co zrobili właśnie tutaj dla testów, jeśli chodzi o arenę i właśnie ten nowy quest Maraton, zwyczajnie nie współgra z tą ich wizją, jak progresja i przedzieranie się przez niebezpieczne tereny Norwińska powinno wyglądać, dlatego w przyszłym wipe'ie możemy spodziewać się mocnej zmiany. W tym momencie służyło to bardziej przetestowaniu tych systemów i zobaczeniu, jak to wszystko wygląda. Jednak wielu osobom się to podoba i ta progresja szybsza, zwłaszcza tym, co nie mają tyle czasu, żeby grindować w gierce. Mimo wszystko ja mało spędzam teraz czasu w Tarkowie i rzeczywiście nie chce mi się spędzać go w arenie, tylko chcę grać naprawdę w Tarkowa i uważam, że osoby, które wykoksają się w arenie, później przychodzą tutaj, no muszą to zbalansować. To jednak cała ekonomia i progresja została troszeczkę zachwiana w tym wipe'ie, zgadzam się w tym. Ja nie mam takiego fanu, wiedząc, że można sobie pójść na arenę, przerzucić cokolwiek. To jakby to zdobywanie tego dorobku i jakby też stresik, jaki masz w rajdach, dla mnie osobiście zmniejszył się, ale zdecydowanie Nikita tu się zgadza, że tak być nie powinno i będą to adresować w przyszłości już na następnym wipe'ie. Kolejne pytanie to jaka jest przyszłość Escape from Tarkov i tutaj Nikita mocno wspomniał o tym, że znów wszystkie ręce na pokład i pracują nad tym, żeby wydać grę, żeby ją ukończyć, żeby zaimplementować wszystkie najważniejsze komponenty. Również pytający zagadnął o to, czy to będzie bardziej szło w stronę MMO, czy bardziej ten system rajdów zostanie. Oczywiście zostanie system rajdów, co jakby chyba dla mnie rozwiewa wszelkie wątpliwości o to, czy Escape from Tarkov będzie kiedyś jedną wielką połączoną mapą. Nie będzie. Po prostu będą te rajdy, które będą po prostu nas wrzucać na kolejne mapy po kolei. Także jak właśnie w questie Maraton, wydaje mi się. Także na tym się bardziej skupiają i z tym się już czują komfortowo. Kolejne pytanie to Flea Market, który podzielił społeczność już dawno temu. I w tym momencie są hardkorowe osoby, które mówią, że Flea Market kompletnie zniszczył rozgrywkę, i są też tacy, którzy nie wyobrażają sobie bez Flea Marketu życia. Gdzie ja jestem tutaj? Uważam, że grając w Escape from Tarkov przechodzisz przez różne fazy. Flea Market stał się nieodzowną częścią EFT. Ja też, kiedy byłem jeszcze może nie tak zaawansowany, lubiłem zbierać przedmioty i zwyczajnie wystawiać je na market. Zwyczajnie grać sobie jakbym był takim handlarzem po prostu. I wiem, że wiele osób właśnie znajduje fan, znajduje dobrą zabawę w robieniu właśnie tego. Nie robią questów za bardzo, nie chce im się tego progresować, ale zwyczajnie przynoszenie tych przedmiotów i wystawienie ich na flea markecie to jest dla nich duża frajda. Dlatego też padło, że ankieta mniej więcej, która została kiedyś zadana, było pół na pół, jeśli chodzi o kompletne usunięcie flea marketu, a pozostawienie go w grze. Dlatego tutaj Nikita mówi, że no, posunięcie się w tę czy w którąśkolwiek stronę mocno by zdenerwowało większość graczy, a właściwie dużą połowę, jeśli w ogóle byśmy usunęli kompletnie flea market. Dlatego też będzie taka możliwość w trybie hardcore, który również pojawia się w następnym pytaniu, w kolejnych pytaniach. Będzie to tryb związany również z endgame'owym contentem, gdzie będziemy mogli wybrać sobie różnego rodzaju benefity, a właściwie debuffy, które dadzą nam pewne benefity. Jednym z nich na przykład będzie wyłączenie dostępu do flea marketu. Będziemy mogli korzystać tylko i wyłącznie z traderów. Także ta funkcja prawdopodobnie zostanie wprowadzona w pewnym momencie do gry jako opcjonalna dla hardkorowców, ale Nikita oczywiście nie wyklucza, że flea market może zostać całkowicie wyłączony, może nie na zawsze, ale w jakichś testowych, tak jak ten wipe jest testowy, tak jak wspominał, po prostu żeby przetestować, jak się ludzie bawią, ile osób przestanie grać na przykład, a ile wróci. Zwyczajnie wtedy po prostu zdobywanie tych przedmiotów miało moim zdaniem znaczenie. Jeśli szedłeś po salewki, to nie mogłeś ich wytworzyć, nie mogłeś ich, nie wiem, wyczarować w jakikolwiek inny sposób. Trzeba je było autentycznie znaleźć w rajdzie. Nie było żadnego systemu found in raid. Moim zdaniem wtedy, jeśli jesteście weteranami, dajcie mi w komentarzach, czy się z tym zgadzacie. Wtedy po prostu czuło się ten ciężar sytuacji, że o kurczę, znalazłem salewkę, muszę ją wynieść, teraz to jest mój najdrogocenniejszy przedmiot tu i teraz. I wiele było z innymi przedmiotami takich emocji związanych, a nie teraz tylko szukanie LEDX-a, który zostanie wyciągnięty przez cheatera. Także no tutaj zdania są podzielone, dlatego zdecydowanie balans i bezpieczna implementacja tego, co tak naprawdę zadowoli mniej więcej jednych i drugich. A co dalej z Escape from Tarkov? I tutaj właśnie nawiązujemy do tego porzucenia, a właściwie tego, że studio już zaczęło pracę nad nową grą. Tak jak wam wspomniałem, była mowa o projekcie Russia 2028, w tym klimacie, w tej stylistyce ma być to gierka. No i tutaj Nikita powiedział, że tak, zaczynamy pracę nad tym nowym projektem, aczkolwiek również naszym priorytetem jest wydanie Escape from Tarkov i znów kółko to samo, większość zespołu pracuje nad głównym questem, nad tym, żeby wydać grę, ale później oczywiście już po wydaniu gry będziemy produkować nowe DLC, nowy content i będziemy rozwijać grę dalej. Także Escape from Tarkov wedle Nikity potrwa jeszcze kolejną dekadę. Mówi, że gra jest w produkcji już prawie dekadę i druga przed nimi, także no, czy powinniśmy być spokojni? Zobaczymy. No a po wydaniu gry wielu koksów bardzo szybko ją przejdzie, znając grę na pamięć, jak w grze ma wyglądać endgame, jeśli chodzi o już wydane EFT. Otóż ma być system prestiżu, o którym też jest trąbione od jakiegoś czasu. System prestiżu ma wyglądać, no właśnie tak jak wspominałem, że ukończymy wszystko i później możemy sobie zresetować nasze konto i zacząć rozgrywkę właśnie może z pewnymi modyfikatorami, tak jak to ma miejsce w tym trybie hardkorowym. No ale przede wszystkim system prestiżu i właśnie skompletowanie tej ucieczki z Escape from Tarkov nie będzie takie proste, ponieważ prawie cały content, który jest w grze, trzeba będzie skompletować, także wszystkie questy, które są, wszystkie te najbardziej upierdliwe i uciec z Tarkowa. Dużo do roboty, a później jak już to wszystko skompletujemy, możemy zrobić system prestiżu, który da nam dodatkowe jakieś nagrody, jeśli uda nam się powtórzyć ten wyczyn jeszcze raz właśnie z tymi modyfikatorami. Padło również pytanie o ekonomię, która, tak jak wspominałem w ostatnim wideo z EFT, została troszeczkę zniszczona przez różnego rodzaju praktyki. Nie będziemy się tutaj skupiać na tych negatywnych rzeczach, słuchajcie. Jeśli chodzi o ekonomię, to Nikita tutaj przyznaje, że Escape from Tarkov zawsze miał być hardkorowy, naprawdę. To miał być taki bardziej survival, gdzie no, znajdujemy na przykład jeden granat na tydzień, grając w Escape from Tarkov. Wszystkie zasoby miały być rzadkie, ciężko zdobyć amunicję, ciężko zdobyć medykamenty. No ale po prostu Nikita sam przyznaje, że odeszli mocno, moim zdaniem, od tej koncepcji. Może dlatego to ja tak nostalgicznie patrzę na ten brak flea marketu i kiedy właśnie to znajdowanie tych rzeczy, nawet najmniejszych, nawet najdrobniejszych, zwyczajnie miało swój fan i miało swój ciężar. Nikita zdecydowanie jest fanem tego, że bardziej hardkorowa powinna być ekonomia, że medykamenty są ciężko dostępne, że po prostu wszystko jest ciężko dostępne w tej grze, ale sam przyznaję, że no, wiele osób przyzwyczaiło się i no, odwróciłoby się od EFT. Mówi, że teraz jest taki pośredni hardcore, jeśli chodzi o Escape from Tarkov, także no, będą to dalej balansować, żeby no, zadowolić tych też hardkorowych najbardziej panów, ale również, żeby ci bardziej casualowi odnaleźli się w tej nowej rzeczywistości, jeśli chodzi o ekonomię. Następne pytanie padło o arenę. Czy jest jakaś szansa, że w przyszłości arena będzie darmowa? No krótko mówiąc, nie. Oczywiście, że nie będzie darmowa. Będą darmowe weekendy, tak jak ten, czyli po prostu akcje promocyjne, marketingowe, które zachęcają do kupna areny. No i w sumie co tu więcej mogę powiedzieć o arenie. Battle Pass, który wychodzi, to co wiemy już z roadmapy, nie sprawi tego, że będzie arena darmowa. Kolejne pytanie padło o content i naprawy. Jaki jest balans, czyli równowaga między tym, jak szybko i często są implementowane nowe rzeczy do gry, z naprawami i technicznymi usprawnieniami. No i tutaj to na to pytanie to i ja mogę odpowiedzieć, bo weterani doskonale wiedzą, że mniej więcej jest to na zmianę co WIPE, czyli poprzedni WIPE, który trwał dość długo, bo aż 8 miesięcy, dał nam dość dużo nowego kontentu, nowy boss, prawda, bronie, nowe mechaniki, opierania broni o różnego rodzaju powierzchnie. Także no, można powiedzieć, że to był ten kontentowy patch, a teraz ten krótszy, zresztą tak jak widać po samej roadmapie, ma skupić się właśnie na nowych usprawnieniach gry, wprowadzeniu nowego Unity i tak dalej, i tak dalej. Również dotknięto tutaj Tarkon, który był zapowiedziany, a właściwie wspominano o tej imprezie jakiś czas temu, czyli tak jak są wielkie gamingowe eventy, tak jak TwitchCon, właśnie tak ma być też Tarkon, czyli taka wielka konwencja, głównie mierzona w fanów Escape from Tarkov. Mówi, na razie to jest zatrzymane, ponieważ no, pracujemy nad, można by zgadnąć, tak, wydaniu gry, ale Tarkon jest zdecydowanie w planach i w przyszłości być może spotkamy się na Tarkonie, widzowie. Kolejna kwestia, jaką poruszono, to PvE i tutaj, że tylko mała część zespołu pracuje nad PvE i to widać. Natomiast PvE, czyli tryb Player vs Environment, gdzie nie ma innych graczy, tylko my, czy też w kooperacji z naszymi znajomymi możemy walczyć przeciwko kontentowi, który jest dostępny w grze. No tutaj rzeczywiście wiele osób zdecydowało się grać na to. Myślę, że głównym bodźcem było brak wipe'u, natomiast no jednak mała grupka zespołu jest przydzielona do tego trybu. Nikita był w ogóle zaskoczony, jak wiele osób podoba się kwestia PvE i no zdziwiony jest podczas tego wywiadu, że to w ogóle ludziom się podoba. Ja mówiłem już dawno, że taki tryb od samego początku gry powinien istnieć i być za darmo, no ale wiecie, monetyzują jak mogą. Także no zobaczymy, jak to się rozwinie. Zdecydowanie płynnie przeszło do następnego pytania, czyli do wsparcia modyfikacji, czyli społeczności moderskich. I tutaj Nikicie oczywiście podoba się ten pomysł nagle, bo przypominam wam, jak mocno walczyli ze single player Tarkov. Pewnie dlatego, że właśnie chcieli zrobić swój własny tryb PvE, ale będzie oficjalne wsparcie dla modyfikacji poprzez platformę BSG oczywiście. No i będzie to po wydaniu gry, także zobaczymy, kiedy uda im się to skompletować. Słuchajcie, w historii Escape from Tarkov wiele było tych ciekawych hitboxów, tak jak najświeższa pacha. Teraz mamy hitbox z szyi, więc padło pytanie, czy będzie więcej pancerzy, które chronią również właśnie tutaj tą okolicę szyi. I Nikita powiedział, że rzeczywiście jest to teraz wyraźny problem, jeśli chodzi o grę, więc będzie zdecydowanie przyglądał się temu i będą próbowali wprowadzić jakąś solucję, jakieś rozwiązanie. Czy to właśnie będą dodane pancerze, czy też może przerobienie właśnie tego hitboxa, jeśli chodzi o trafienia w szyję. Również zauważono, że na ITS, czyli Early Test Server, niewiele się dzieje. No właściwie to są to testy Unity najnowszego silnika, może nie najnowszego, ale nowszej wersji silnika, która według roadmapy ma pojawić się jeszcze w tym roku na głównym serwerze gry, tak to nazwijmy. No i tutaj Nikita powiedział, tak, no właśnie, ludzie po prostu mówią, że nie widzą różnicy, jeśli chodzi o ten nowy silnik, no i jeśli oglądacie mnie, to wiecie doskonale, że o tym trąbię od dawna, że my jako gracze nie zauważymy wielkiej różnicy, jeśli chodzi o przeskok silnika. Oczywiście przeskok silnika ma umożliwić deweloperom chociażby na przykład wprowadzenie tych nowych technicznych usprawnień i optymalizacji, które tak ogólnie są zamieszczone w roadmapie, no ale jednak ja pamiętam, że kiedy nowa wersja silnika Unity ostatnio wjechała, rzeczywiście update'y i aktualizacje zostały wypuszczane znacznie szybciej, w szybszym tempie. Także no, trzymam kciuki za nowe Unity. Nie spodziewajcie się, że jednak zyskacie dużo FPS-ów po samym upgrade'zie silnika. Będzie to po prostu narzędzie do zutylizowania przez twórców gry, aby sprawniej ją rozwijać i naprawiać. Natomiast jeśli chodzi o sam Early Test Server, to po tym właśnie wejdą jeszcze nowe nowości, jak to Nikita określił, także zobaczymy, co tam się będzie działo. I tutaj wspomniałem o tych ogólnikach, które możemy zobaczyć w roadmapie. Nikita tłumaczy znów, że większość zespołu pracuje nad ukończeniem gry i wydaniem jej, także tutaj jak zdarta płyta słyszymy to zwyczajnie, bardzo chcą wydać tą 1.0 wersję. No i tutaj, co tu więcej powiedzieć, no co to znaczy, Nikita, techniczne poprawki? No nie jesteśmy wam w stanie dokładnie powiedzieć, musicie poczekać na patch nocy, bo większość zespołu pracuje nad wydaniem gry. To wszystko, co Nikita powiedział na koniec, słuchajcie. Gracze pochwalili audio w Escape from Tarkov. No ja byłem w szoku, kiedy to usłyszałem pytanie i wtedy mówię, czy to rzeczywiście jest od nas, od graczy, czy te pytania są przygotowane, tak? Zastanówcie się nad tym dość mocno. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o warstwę audio, to same dźwięki, bo o tym była mowa, zostały bardzo dobrze odebrane. Studio wzięło po prostu, kupiło wiele zestawów słuchawkowych, które są używane w rzeczywistości i postarało się jak najwierniej przekazać te dźwięki i odtworzyć je w grze. I to zdecydowanie im się udało, ale jeśli jesteś weteranem Escape from Tarkov, to wiesz doskonale, że no musiało się coś spierdolić oczywiście. Więc nie tylko stare bugi, które są obecne w grze od lat, związane z audio, pojawiły się również nowe lapsusy związane z systemem audio, które właśnie mają być wypłaszczone w przyszłości. Jednak jeśli zostaną one zaadresowane, to mimo wszystko ja uważam, że Escape from Tarkov to najlepiej brzmiąca gra. I tutaj, tak jak wspominałem, chodzi o same dźwięki. Jeśli strzelacie i łuski wypadają, to zwłaszcza na faktorce to można było zauważyć, jeśli padają na cement, na beton, a jak przejdziecie na metalową podłogę, to słychać inny dźwięk upadania tych łusek. Także o tę stronę dźwiękowości chodzi. Natomiast no, o to, jak działa pozycjonowanie, odbieranie, gdzie jest zagrożenie, z której strony padły strzały, czy też, czy ktoś zachodzi cię od tyłu, bo go nie słyszysz zupełnie, no to to pozostawia jeszcze wiele do życzenia. I tutaj chyba o tę bardziej warstwę chodziło dźwiękową i jakości dźwięku, jaki jest w Escape from Tarkov, niż warstwę techniczną, jak te wszystkie czynniki dźwięku współdziałają ze sobą. I słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o sam wywiad z Nikitą. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie, jak wam się gra w ten wipe, czy odpuściliście sobie go całkowicie, czy tak jak ja, tylko sprawdzacie co jakiś czas i gracie w inne świetne produkcje, których jest masa i będzie ich jeszcze więcej na rynku. Także dajcie mi znać zdecydowanie w komentarzach, a ja bardzo dziękuję wszystkim moim patronom. Bez was nie byłoby mnie, bez was widzów nie byłoby w ogóle tego kanału, także dziękuję bardzo wam i dziękuję tym, którzy wspierają mnie najzajadlej na Twitchu, na Patronite, no i tutaj właśnie za darmo na moim kanale na YouTube. Dlatego pamiętaj, żeby polajkować ten materiał, zostawić subskrypcję i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia!